Jojo, witam serdecznie, Blasie Podokość. się z tej strony, w kolejnym materiale na moim kanale. Witam Was parę godzin, później solidne parę godzin później, ale już dnia następnego. Przechodzimy do Fu Champions, gdzie zostało mi ostatnie spotkanie. 76 na 76 punktów wbite, także można by było sobie już to odpuścić, mamy 19 do 0, ale standardowo zagrajmy sobie jeszcze po to, żeby ten może nowy rekord szlifować. poprzednio i to dało się wygrać wszystko także w ten może uda się to powtórzyć, zobaczymy jaki rywal czeka na nas w tym ostatnim meczu. Jest to taki składzik, no niewybitny jak na ten etap gry, a na składy wybitne grałem w ten weekend już się zdarzyło, czy to wczoraj na materiale, czy to właśnie z dwie godziny temu na chociażby z Zalzora, czyli byłego profesjonalnego gracza Wolfsburga. A może nadal profesjonalnie sobie czyha? Nie pamiętam dokładnie, aż tak to wszystkich nie jestem w stanie na bieżąco śledzić, ale na pewno w Niemczech uznany gracz. I nawiązując to, co powiedziałem wczoraj, otworzymy sobie nagrody w dzisiejszym odcinku, zaraz po tym spotkaniu, nie ma co czekać na Team of the Season, no do tego wrócimy oczywiście już w przyszłym tygodniu, gdzie według planu myślę, że pociśniemy nawet z kilkoma streamami, ale spokojnie, to dopiero za dobre parę dni. W tym czasie na kanale lekka przerwa od FIFA, bo pojawi się materiał totalnie z nią niezwiązany, ale wydaje mi się również dla każdego przyjemny, no bo też może trochę nawet interaktywny, bo również będziecie mogli wziąć w nim potrzebę. Części, jakiś tam udział. To wszystko w środę, planowo to się pojawi w środę. No i to spotkanie było wyjątkowo szybkie. E, tak jak chyba by rywal również czekał na te moje nagrody. Teraz do nich oczywiście przechodzimy i potwierdzenie tego, o czym mówiłem, 20 do 0, back to back. 20 0 jak to się mówi w tym sportowym żargonie, i w sumie nie tylko do odebrania czeka na nas 125k, dobrze pamiętam, 3 player piki i oczywiście 6 paczek. Drużyna tygodnia mocarna. Cristiano Ronaldo w wersji 93 wciąż możliwy do trafienia. Czy to się uda? Haaland. Okej. Okay. Tego nie wiedziałem. Tego nie wiedziałem, że jest do trafienia Erling Haaland w wersji Inform. Oczywiście to nie jest karta do warunków FIFA. Aczkolwiek 90 tempo, 92 shooting, no 83 przyspieszenia, 95 sprint speed. To wygląda troszeczkę komicznie. Mimo wszystko, 89 rating. Zawsze trzeba w ciemno odbierać w takich nagrodach. Player pick numer dwa dużo gorzej. Toreira, kapitalny środkowy pomocnik z Urugwaju i dopieści te nagrody, jeśli chodzi o czerwone karty, e, Taremi. Okej, okay, 86, no ma wyszło Weraldzid Dembele, Bruno Forster Trochę to ciekawe, ale niech będzie wybieramy oczywiście Taremiego No i te naprawdę bardzo dobre playery piki trafiają do mojego klubu. No będą palone. O, i będą palone na najbliższe nowe karty. Steam of Decision, mam nadzieję, oczywiście. Może nawet na ikony na tych streamach takie różne rzeczy się dzieją, że nie wiadomo co Człowiekowi do głowy wpadnie. Trzy paszki z informami przed nami, czyli minimum 90 tysięcy monet, to zawsze brzmi dosyć sympatycznie, no ale jeszcze oczywiście liczymy na coś, co będzie potrafiło wzmocnić ten budżet. Ledezma, e, Bramka Szkadiz, który oczywiście otrzymał tę fantastyczną kartę po jakże fantastycznym meczu z FC Barceloną, no akurat doskonale wiem o czym mówię. Prócz tego Kalulu, czyli prawy obrońca z Milanu, no ta karta wygląda przemocarnie, gdyby był na środku obrońca. Na PO, no może być z tym troszeczkę problem. Tak jak mówiłem, fajnie, żeby te informy kosztowały troszeczkę więcej niż ten pixel, i tak też się dzieje. Ladezma ponad 20K, kalulu ponad 20K. Tutaj zapewne będzie z tym problem, ale i tak już proficik będzie fajny. Paczka numer 2, ponownie z informami. Standardowo wyczyszcza je, żeby potem móc po prostu trafiać wszystko, co możliwe. No i tutaj trafiamy duplikat. No jakoś bardzo mi to nie przeszkadza, no bo i wciąż jest to po prostu powielenie w informach. Taremi i Thomas, okej, okay, Taremi też powinien kosztować ponad 20k, naprawdę, naprawdę nieźle. Kolejna, zarazem ostatnia czerwona paczka, ale coś mi się wydaje, że nie, nie ostatni inform w dzisiejszym odcinku, którego widzimy i ponownie jest Taremi, także bez Halanda, bez Cristiano Ronaldo ale no naprawdę, jeśli miałbym to wziąć overallowo względem całego roku, no to te nagrody naprawdę są ok póki co Jeśli nie zepsuję tego paczka za 100k, no, przepraszam, za 125k x2, no i oczywiście tutaj paczka za 50 tysięcy monet, która leci w tym momencie I tutaj ta adrenalina zawsze powinna być większa, no bo mamy jednak gwarancję, ok mamy, mamy gwarancję Mamy trapa 82. Wow. Tydzień temu miała miejsce ciekawa sekwencja, bo w żadnej z tych paczek nie było nawet walkoutu. Mam nadzieję, że tym razem sytuacja się nie powtórzy, bo na to jest szansa. Bardzo, bardzo mała. No i lecimy. Paczka do 125K. 60 wymiennych zawodników rzadkich przed nami. I w pierwszej z nich, o tym, o tym przed chwilą mówiłem, jest ponownie Inform i ponownie jest to oczywiście Taremi. No to już można mówić z głowy. 86, także łokoł jak najbardziej zasłużony. Ale zanim jeszcze może być wszystko, za sprawą oczywiście. O kurde! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, Pięć kart specjalnych do tego inform u Golori. Może jeszcze na końcu paczki coś czyha, no nie ma już nic ciekawego, ale takie paczki to chyba jeszcze nigdy nie miałem. 10, 20, 30, 50, 65 tysięcy monet z buta, nie dodając tego. Co jeszcze znajduje się za tymi specjalnymi kartami No i o takie paczki to ja właśnie gram The Food Champions, kapitalnie, kapitalnie 9K z Quixela I przed nami ostatnia paczka Na dobre zakończenie dzisiejszego dnia I mojego wieczora z FIFO. Nie powtórzymy tego, to jest niemożliwe, bo możliwe, że już nigdy W życiu nie otworzę takiej paczki No i niestety e, na koniec Teoretycznie najlepsza narodowość Ale tylko jest to Lucas Dinie Który ma nowe zdjęcie, no dosyć fresh Zdjęcie na tej karcie Sabicer Muriel Hermosa, no dobrze, to co się wydarzyło w Przednie parce zdecydowanie zrekompensowało to, co widzimy tutaj. Asensio... Asensio jest w każdym odcinku, ja nie wiem, jak on to robi. Tak więc tak prezentowały się moje nagrody. Spokojnie do kilkuset tysięcy, grubych kilkuset tysięcy jeszcze bardziej dojadę z tym budżetem, żeby było co robić na okres Team of the Season. Czekajcie na streamy, czekajcie na środowy materiał. Naprawdę jest na co czekać. Dziękuję za dzisiaj i słyszymy się w kolejnych odcinkach. Po!